Cześć, jestem Adzior, a to wyjątkowo nie jest CD Radio, tylko to jest, jak widzicie, Gamescom i pojawiamy się przed Wami twarzą w twarz. Jest ostatni dzień nasz na targach i chcieliśmy podsumować sobie nieco, co się działo i co nam się podobało. Myślę, że Papkin, który ma tutaj bardzo skrajne opinie o różnych widowiskach, może powiedzieć parę słów. Papkin, jak oceniasz, jak wspominasz? To są rzeczy, które wspominam bardzo dobrze, ale to są rzeczy, które można policzyć na palcach ręki drwala. Jest sporo rzeczy, które się udały, ale nie do końca. I niestety parę zgrzytów w rodzaju prezentacji South Parku, która, Maciek potwierdzić może, co prawda była mniej pierdziana niż poprzednia. I chociaż muszę też przyznać, że mnie jakoś nie kupuje koncept magii opartej o gazy, prawda? Na pewno konferencja Blizzarda była takim bardzo jasnym punktem. Bardzo też miło się idzie przez halę, widząc ludzi z koszulkami Witchera, tym bardziej, że to była faktycznie taka prawdziwie next-genowa prezentacja. Dużym dla mnie pozytywnym zaskoczeniem było Raven's Cry, które Berlin ogarniał w zeszłym roku. Ja się zupełnie przypadkiem znalazłem, ale myślę, że Reality Pump ma teraz coś ciekawego do powiedzenia, chociaż przejęli tę grę od Finów, którzy na tego typu produkcjach zjedli zęby, ale myślę, że dokończą ją bardzo przyzwoicie. No teraz mam jeszcze w planach Titanfalla do ogarnięcia, który sam wiesz, że kopię siedzenia, także to jest moja nadzieja na dziś. Macieju, teraz będę musiał troszkę się wyciągnąć. Jako weteran właściwie targowy, czy cokolwiek Cię jest w stanie jeszcze pozytywnie zaskoczyć? Wiesz co, ja się spodziewałem najbardziej po targach tego przede wszystkim, że wreszcie zobaczę, każdy będzie mógł siąść i pograć sobie na nowych konsolach. Nie dało się, to znaczy jest oczywiście, jest ich trochę, ale nigdy nie wiadomo, czy to są, nie są pecety, ponieważ te konsole rzeczywiście czasami wywalają do Windowsa, więc bez sensu. Można przynajmniej trochę te pady pomacać nowe, ale to dalej nie jest to, bo widać, że wciąż X360 PS3 są na tyle silne, że wciąż chcą sprzedawać producenci na nie gry i jakby to jest taki główny ciężar, na to jest stawiany. No i tyle. Jeśli chodzi o targi, no to bardzo mi się podoba ich skala, rozmiar, chociaż mnie przeraża, znaczy, bo zdecydowanie wpuścili za dużo ludzi, także na otwartych przestrzeniach jest, co mam nadzieję nagrasz jeszcze tutaj zaraz czytelnikom, jest po prostu nie do życia tam. No nie da się nic zobaczyć, nie da się nawet chodzić spokojnie po jakby alejkach, które wcale nie są przeznaczone do oglądania gier. No, także ogólnie z targów to jest ten fajnie, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy w dobrej ekipie, dużo bardzo napiszemy w nowym numerze, będzie mam nadzieję świetna relacja. Zadaliśmy szyku, ponieważ mamy bardzo ładne opaski, ja mam tylko jedną, ale tutaj chłopcy mają po dwie co najmniej. Jest fajnie. Tak właśnie, trzeba powiedzieć, że to są opaski czerwone, które dawali nam na samym wejściu, żeby nie było wątpliwości, że jesteśmy osobami pełnoletnimi, ponieważ na przykład tak samo łysi są redaktorzy CD Action i tak samo są bobasy, więc ktoś mógłby się pomylić i nie wpuścić mnie na przykład na jakąś bardzo fajną strzelankę. Ale tak, Berlinie, co robisz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zbieram jakieś street passy i kolekcjonuję puzzle i mam nadzieję, że mi to wytłumaczysz niedługo. A dzięki Gamescomowi przypomniałem sobie, czemu nie lubię Nintendo i generalnie jest strasznie. Znaczy lubię Nintendo, ale nie lubię tego, co oni tu robią. Czy masz jakieś mądre pytania? Tak, co poza tym, bo starałeś się wbić na różne takie mniej mainstreamowe pokazy i czy faktycznie jest miejsce na Gamescomie dla takich mniejszych twórców i czy prezentują się z dumą i ktoś tam wchodzi w kadr, przepraszam, i na równym stopniu co reszta? Nie ma miejsca na Gamescomie dla takich ludzi, dla takich małych indyków, bo nie masz czasu na nich. Jeżeli siedzą w biznesie i akurat masz chwilę, żeby sobie na coś wejść i nie stać w kolejkach, żeby pograć jakiegoś indyka, który nic nie napiszesz, to tak, dlatego pograłem w Hotline Miami 2 i jest świetne, ale na show floorze tam są jakieś budki z indykami, których po prostu nie jesteś w stanie ogarnąć, niestety, przepadają. A w zeszłym roku w ten sposób właśnie, chodząc po tych budkach, wygrzebałem Hotline, więc niestety nie, ale Lords of the Fallen jest wspaniałe i tyle jest na tym Gamescomie było. Ja od siebie dodam, że jestem bardzo niezadowolony, chociaż chyba tutaj koledzy mnie poprą, że Sony troszkę nie poradziło sobie organizacyjnie. Nie było wiele do oglądania na pokazach Sony, natomiast wielki plus dał Ubisoftu, który nie dość, że ktoś nam znowu wchodzi w kadr bardzo niegrzecznie. Nie widzą tego aparatu. Właśnie zauważyłem, prawda? Trzeba im tak popukać. I wielki plus.
Wielki plus dla Ubisoftu za to, że po pierwsze nie przywitał każdego z odwiedzających zakazem nagrywania i robienia fotografii. Jak się chciało, można było ciekawe rzeczy nagrać i też nagrałem swój performance na Just Dance, który mam nadzieję będziecie mogli albo teraz, albo już niedługo oglądać na stronie. I właściwie tyle. Poza tym, jeśli chodzi o tytuły, to Titanfall, którego Papi dzisiaj sobie sprawdzi. Nie wiem, czy ty sprawdzałeś Kuniu Titanfalla, czy ktoś? Ja tylko widziałem go na 3, także na Gamescomie puszczam. Czemu oni nie mają puzli? Jakichś Niemców spotykam, nie mają puzli. Nie mają puzli, bo się nie bawią w to tak jak my. Okej. Okay. Dzieci nawet. Tak. Dobra, musimy się ustawiać, za chwilę się... Tak, musimy się ustawiać, więc dziękujemy wam za obserwowanie naszych newsów. Bardzo fajnie nas napędzaliście komentarzami swoimi i motywowaniem nas do dalszej pracy i dalszych tekstów, więc widzimy się przy następnej okazji. Sam tak zarobi, musimy po... Cięcie. Dziękujemy!